Po ostatnim live'ie na temat bariery hydrolipidowej i sposobów jej odbudowania dostałam mnóstwo zarówno komentarzy, jak i prywatnych wiadomości od Was, dlaczego ja nie lubię oleju z opuncji figowej. Postanowiłam w tym filmie wszystkim odpowiedzieć, dlaczego go nie lubię, a właściwie, że tak naprawdę ja go wcale nie lubię, tylko kwestia, do czego nam się on może przydać. No właśnie, do czego przyda nam się olej z opuncji figowej? Olej z opuncji figowej jest najdroższym olejem w tym momencie dostępnym na rynku, dochodząc do ceny za litr ponad 400 zł. To dużo. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że do przygotowania tego litra oleju potrzeba jest aż, uwaga, miliona pestek z około 470 kg świeżych owoców, no to to daje do myślenia. Tu się trochę zastanawiam przy okazji nad tematem wykorzystania odpowiednio danego surowca, ale to nie jest temat tego odcinka. Przygotowując się do tego filmu, przejrzałam mnóstwo stron internetowych z opisem oleju z opuncji, szukając potwierdzenia jego właściwości, czy w ogóle samego składu właściwości tego, co ten olej z opuncji może nam zrobić, dlaczego jest nazywany naturalnym botoksem. No i jak to zwykle bywa, nie znalazłam odpowiedzi, musiałam trochę sama podedukować i poszukać. To po kolei. Najczęściej pojawiające się hasło powiązane z olejem z opuncji figowej to naturalny botoks. Nawet 2 lata temu występowałam w programie telewizyjnym, opowiadając właśnie o oleju z opuncji figowej i de facto już wtedy trochę detronizując ten olej. I już mówię dlaczego. Nie ma składnika konkretnego, czy jakby konkretnego działania oleju z opuncji, który mówiłby, czy dawałby sygnał, że to działa jak botoks. Przede wszystkim to działanie korzystne dla skóry starzejącej się, dojrzałej, czy działanie przeciwzmarszczkowe, które przypisuje się olejowi z opuncji, wynika z jego składu, przede wszystkim ze składu związanego z niezbędnymi, nienasyconymi kwasami tłuszczowymi. O kwasach tłuszczowych mówiłam już wielokrotnie, bo one są niezbędne do funkcjonowania skóry i niezbędne do odbudowy bariery hydrolipidowej. Dlaczego zatem olej z opuncji mi nie pasuje? Wchodzimy w skład, konkretny skład olejów. W przypadku oleju z opuncji figowej mocno podkreśla się obecność 2 składników tłuszczowych, czyli kwasu linolowego i witaminy E. Witaminy E według jednej ze stron jest w oleju z opuncji figowej 150 razy więcej niż w oleju arganowym. Okej. Wiemy, witamina E działa jako antyoksydant, jest świetnym antyoksydantem. Mówi się o niej wymiatacz rodników, wolnych rodników, ale wiemy, że to jest wszystko w długim okresie czasu, czyli wszystkie antyoksydanty to są pielęgnacyjni maratończycy. Oni działają zapobiegająco, ale to nie jest efekt wow, natychmiastowy i już skóra nam się poprawia. Kwas linolowy należy do grupy kwasów omega-6, i rzeczywiście, jak większość kwasów omega-3, 6, 9 jest dla skóry świetny, ale jeżeli mamy odbudowywać barierę hydrolipidową, czyli mamy skórę suchą, podrażnioną, która wymaga tak na dobrą sprawę podstaw pielęgnacyjnych, to dużo lepszym kwasem jest na przykład kwas gamma-linolenowy, również należący do grupy omega-6, ale tego nie ma w opuncji figowej, oleju z opuncji figowej. On na przykład jest w oleju z ogórecznika albo wiesiołka. I tu macie podstawową różnicę i jednocześnie odpowiedź na pytanie, dlaczego nie lubię oleju z opuncji figowej w odbudowie bariery hydrolipidowej. I tylko w tym kontekście. Bo każde inne zadanie jako olej opuncja figowa czy olej z opuncji figowej daje radę. I jeżeli masz barierę hydrolipidową odbudowaną, to nie widzę przeszkód, żeby zamienić olej na przykład z ogórecznika na olej z opuncji figowej. Krótko mówiąc, funkcja oleju czy zastosowanie oleju jest powiązane z naszymi oczekiwaniami odnośnie danych składników. Wybieramy taki olej, który spełni oczekiwania naszej skóry, który pozwoli nam osiągnąć cel. Do odbudowy bariery hydrolipidowej zdecydowanie wolę oleje, które będą odbudowywały barierę hydrolipidową, czyli niwelowały suchość skóry, niwelowały stany zapalne skóry, uzupełniały odpowiednie lipidy potrzebne w odbudowie bariery skórnej,
a takim olejem niekoniecznie, czy spełniającym funkcję, niekoniecznie jest olej z opuncji figowej. Dlatego w odbudowie bariery hydrolipidowej nie jest on moim pierwszym wyborem. W kontekście przeciwzmarszczkowym dużo bardziej niż olej z opuncji figowej i tak będę wolała olej z naszej dzikiej róży, dlatego że ma karoteny, które dużo lepiej jako pochodne witaminy A będą działały przeciwzmarszczkowo niż tak na dobrą sprawę składniki w oleju z opuncji figowej. Krótko mówiąc, nie mam nic przeciw olejowi z opuncji figowej. Nie będę go wybierała i nie będzie on moją pierwszą rekomendacją do odbudowy bariery hydrolipidowej, ale potem do działania typowo przeciwzmarszczkowego po to, żeby wzmocnić pielęgnację, bardzo proszę, wybieraj olej z opuncji figowej. Wszystko zależy od Twoich priorytetów, od oczekiwań Twojej skóry i tego, czego Twoja skóra potrzebuje. I ile masz pieniędzy do wydania? Mam nadzieję, że tymi wyjaśnieniami odpowiedziałam na szereg wątpliwości związanych z olejem z opuncji figowej. Krótko mówiąc, nie zawsze najdroższy olej jest najlepszą opcją do wykorzystania w pielęgnacji. Mamy mnóstwo innych olejów bogatych w różne kwasy, tłuszczowe oczywiście, i tych szukajmy, tych, które są dla naszej skóry jak najbardziej odpowiednie, w zależności, jeszcze raz podkreślę, od potrzeb naszej skóry. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Cześć.